Nagrywa się, dobra. Cięcie. Cześć, witajcie. Cześć, witamy Was serdecznie w kolejnej tygodniówce. Mam nadzieję, że tym razem będzie nas dobrze słychać, dobrze widać, bo trochę w sumie się zadziało w tym tygodniu. Real mi sporo rzeczy wyrzuciło w tym tygodniu. Myślę, że to chyba ten producent zdominuje nam to wydanie tygodniówki. Nie? Od czego zaczniemy? Może od... No, może ty zadecyduj. Wybierz, od którego modelu chcesz zacząć, bo jest tego, kurczę, trochę. Zacznijmy może od Realme X50 Pro Play. No. Smartfona z Super AMOLED-em, 6,44 cala, Full HD+, wyświetlacz pracujący na częstotliwości 90 Hz. Oczywiście na 60 też może pracować. No tak, tam się chyba to jakoś płynnie zmienia, zależnie od scenariusza użytkowania, z tego co tam mówili, nie? Że to nie jest tak, że na stałe zapniemy 90 już, tylko tam on w niektórych okolicznościach chyba będzie sobie to dostosowywał płynnie. To znaczy jest to rozsądne, tak jak w interfejsach różnych smartfonów jest ustawiona rozdzielczość, bez względu na to, jaką najwyższą rozdzielczość smartfon obsługuje, to interfejs jest w stanie dopasować rozdzielczość do aktualnie wyświetlanych treści czy uruchomionych aplikacji. Podobnie tutaj chyba najlepszym wyjściem, najlepszym scenariuszem jest rzeczywiście stosowanie tych wysokich częstotliwości w momencie, kiedy się na przykład gra albo ogląda wideo, które jest zapisane z rzeczywiście wysoką częstotliwością, ale to powyżej 60 Hz to raczej rzadko się zdarza. Natomiast to jest fajne wyjście, znacznie fajniejsze niż przełączanie tego ręczne, podejrzewam, i znacznie fajniejsze niż trzymanie przez cały czas smartfona na częstotliwości 120 Hz. Nie, bo po prostu drenować baterię. Po prostu drenuje baterię. To jest tak, jakby wyświetlacz świecił dwa razy, jakbyście mieli dwa wyświetlacze. No. No. Może nie do końca to jest taka... No ale biorąc pod uwagę obciążenie grafiki, to w zasadzie możesz mieć sporo racji. Tu jest co prawda bateria 4200 z szybkim ładowaniem 65 W, no ale wiadomo, tak, zawsze lepiej, żeby ta bateria wystarczyła na dłużej. Jeszcze jest taka technologia, którą oni nazwali Hyperboost 3.0, która tam dobiera przydzielanie pamięci, zasobów baterii nawet i procesora, żeby dać jak największą wydajność, więc pewnie to też ma związek właśnie z tym odświeżaniem. No i tam jest jeszcze możliwość korzystania jednoczesnego z Wi-Fi sieci komórkowej albo przełączania się między Wi-Fi a siecią komórkową, żeby, oczywiście jest 5G, żeby zapewnić no, minimalizację opóźnień, gdzie, bo wiadomo, że jakieś na pewno będą. No i do tego oczywiście układ chłodzenia z grafenem. Moda musi być, nie? Jest Snapdragon 865. Jest, tak jak Adam powiedział, obsługa 5G. Jest dosyć dużo wersji z różną pamięcią. Trzeba uważać, dlatego że jeżeli będziecie się decydowali na sprowadzanie na przykład tego smartfona, będziecie chcieli kupić, to warto pamiętać, z najniższym RAM-em ma jednocześnie najwolniejszą tą pamięć. Najniższy RAM to jest 6 giga. I to jest LPDDR4. Każdy wyższy, czyli 8 i 12, to już jest pamięć o oczko lepsza, czyli LPDDR5. Jeżeli chodzi o flash, to jest 128 giga i to jest, o ile dobrze pamiętam, jedyna wersja pamięci wewnętrznej. Tak, tak. Jedyna i to jest UFS 3.0, także też nieźle. Ale jest taka ciekawostka, no pomijam już to, że ten telefon niby jest w nazwie gamingowy i niby tak jest zrobiony pod gaming, to gamingowo zupełnie nie wygląda. To jest po prostu normalna, klasyczna forma, praktycznie identyczny z wyglądu do bazowego modelu, czyli X50 Pro, ale ciekawostka też, ma słabszy aparat fotograficzny. Ja nie, dwa razy sprawdzałem, bo trochę kurczę nie wierzyłem, ale tak, no. Zamiast 64 w tej wersji gamingowej, czyli Pro Play, mamy 48 megapikseli. Czemu? Tak, on ma IMX-a 586 po prostu Sony, tak. W przodu też, zamiast 32 plus 8 wstawili 16 plus 2. Nie wiem, gracze nie robią zdjęć czy jak, no nie wiem. Nie wiem, o co tu chodziło, może kwestia, żeby zachować w miarę rozsądne ceny, bo w sumie ceny są... No to są nie najgorsze tego telefonu, to trzeba przyjąć. Ja przeliczyłem w tym tygodniu znowu wszystko z VAT-em, dlatego że jak podaje się ceny bez VAT-u chińskie, to one wyglądają niezwykle atrakcyjnie. Niestety trzeba pamiętać, że sprowadzając do nas, trzeba się liczyć z tym, że ten VAT zostanie na granicy naliczony. W związku z tym one wtedy zaczynają troszeczkę bardziej przypominać
czy jeszcze nie do końca. To zależy od tego, jaka to jest marka i jaki model. No dokładnie. Ten najgorszy, chyba najmniej opłacalny w zakupie kosztowałby w przeliczeniu z VAT-em 2040 zł. Ten troszeczkę wyższy z 8 giga RAM-u kosztowałby 2260, ten z 12 RAM-u 2490, czyli prawie 2500. Nadal są ceny atrakcyjne, jak za taką konfigurację. I myślę, że są w miarę dobrze ustawione, przynajmniej jeżeli chodzi o Chiny. Diabli wiedzą, ile by ten smartfon kosztował tak naprawdę w momencie, kiedy zostałby wydany w Europie. Jeszcze chyba do tych cen, jakby przyszedł do nas, to jeszcze po 100 trzeba by było dorzucić. Myślę, żeby było. No, a czy będzie u nas to nie tak wydaje. I mówię, to nadal nie jest... No to nie jest najwyższa półka, tak? Jeżeli ktoś daje 48 plus ósemkę szeroką, plus dwie dwójki, to nie jest układ dla odbiorcy, który robi zdjęcia. Czyli jest to smartfon oczywiście dedykowany prawdopodobnie graczom, którzy niekoniecznie muszą robić najlepsze zdjęcia. No i już, tak to wygląda. Może. Coś za coś. Dziwne podejście, ale okej. Drugi wart uwagi smartfon w Realme, który pojawił się w tym tygodniu, to jest X3 Super Zoom. On był rzeczywiście od bardzo dawna zapowiadany, spodziewaliśmy się Bóg wie czego. No a dostaliśmy w zasadzie, co dostaliśmy. Nie jest najgorszy smartfon fotograficzny. Ten Super Zoom sugerowałby, że to rzeczywiście ten zoom będzie cudownie ustawiony. Producent podaje... Przepraszam? To jest po prostu peryskop, ale tak jak powiedziałeś, nie urywa niczego ten zoom. No. Największy aparat, znaczy największa matryca, która tam jest, to jest matryca Sony 64 megapiksela. Mm-hmm. Przepraszam, Samsunga 64-pikselowa, bo to jest GW1, to jest Samsung, mm-hmm. docelowa matryca. 64 mega. I są do tego dwa aparaty po 8 megapikseli, jeden szerokokątny, drugi w aparat tele i jest czwarty, nie pamiętam, do makro. Dwójka do makro. Na ten zoom no, pięciokrotne zbliżenie teoretycznie bezstratne i cyfrowe 60-krotne pewnie w kombinacji też z tą matrycą 64. Ale tak naprawdę to pięciokrotne to podejrzewam, że to też już jest hybrydowo robione, chociaż... No diabli wiedzą, I to jest właśnie ta zagadka, dlatego że zazwyczaj w takim wypadku, w momencie, kiedy jest układ peryskopowy, producenci podają trzy rodzaje zoomu, to znaczy podają ten zoom w miarę bezstratny, czyli nazywany przez nich bezstratnym, tak? Mhm. Znaczy przez nich optycznym, przepraszam bardzo. Tak, dokładnie. Później jest ten zoom hybrydowy, który jakby łączy zoom optyczny z możliwościami... dużej matrycy. I tak dalej. Natomiast trzecim rodzajem jest właśnie ten zoom cyfrowy. Tutaj w tym wypadku producent podaje tylko dwa rodzaje zoomu. Jeden podaje jako optyczny de facto, tak? Czyli ten 5 razy. Drugi jako cyfrowy 60-krotny. No to czemu się nie podał hybrydowego, nie? No więc właśnie. Stąd podejrzenie, że te 5 razy, że to 5 razy to już jest... Co poza tym? Poza tym smartfon oferuje wyświetlaczyk 6,57 cala, Full HD oczywiście, z podwójną dziurką, również podobnie jak poprzedni model, czyli znaczy dziurka jest pojedyncza, dwa aparaty w niej są. Pigułeczka, lunetka. Wyświetlacz tutaj ma pracować z częstotliwością 120 Hz. Ekran jest chroniony Corning Gorilla Glass w wersji 5. Jeżeli chodzi o procesor, to jest Snapdragon. Tu też lekkie zdziwienie, ja powiem szczerze, się spodziewałem 8,6. Nie no, 8,55 plus, no to nie jest zły procesor, tak? Biorąc pod uwagę jeszcze cenę telefonu, no bo to nie jest cena flagowa, tak? 500 euro i tu już jest cena, myślę, że można ten VAT już pominąć, bo no, cena podana w euro, czyli 2,300 niecałe by wychodziło. No i tu... To znaczy dziwne jest dla mnie to, bo Adam co prawda mówi o cenie, to jest cena za konkretną wersję pamięci, to znaczy 12 giga RAM-u plus 256 flesza,
Natomiast smartfon będzie również sprzedawany ze 128 flesza i z 8 giga pamięci RAM. W związku z tym będzie również tańsza wersja, przynajmniej jedna, jeżeli nie dwie. No ja tak, pytanie, czy w Europie? Bo wiesz, w Europie podano jedną cenę, więc no. Może, tak czy inaczej, smartfon będzie jeszcze co najmniej w dwóch wersjach, także jeżeli ktoś to troszeczkę oszczędzić, a nie potrzebuje aż tyle pamięci tego największego tieru, czyli 256 plus 12, no to można będzie kupić tego smartfona prawdopodobnie taniej, celując w niższe wersje pamięci i prawdopodobnie, jeżeli będą dwie wersje niższe, to będzie tak mniej więcej 200 do 400 zł taniej, w zależności od tego, w jakiej konfiguracji. Jest tutaj bateryjka 4200, jest szybkie ładowanie 30-watowe tym razem. W tym poprzednim, przypomnijmy, było 64, takie rekordowe, super dart ładowanie w przypadku smartfonów Realme. Tutaj jest 30-watowe. O aparatach właściwie powiedzieliśmy, o cenie powiedzieliśmy, właściwie wszystko na temat tego smartfona. Dobra, jedziemy do kolejnego. Realme 6S to w zasadzie chyba najsłabsza premiera no, w Realme. Przepraszam? Średniak. To już jest średniak, wiesz, ale też 200 euro, 900 zł. Nie, no, chodzi mi, że raczej najsłabsza z tych, które do tej pory... Niższy level. Tutaj nie ma super AMOLED-a, bo konfiguracja jest, no, też nie jest porównywalna, no bo w X50 jest jednak Snapdragon, to najmocniejszy. No, to tutaj jest tylko Helio, tam 90T zdaje się jest Helio, Tak. Także jest to rzeczywiście konfiguracja zdecydowanie najsłabsza z tych premier, które się w zeszłym tygodniu w Realme pojawiły. 6,5 cala w wyświetlaczu HD z plusem, z dziurką też, z pojedynczym aparatem z przodu, z wyświetlaczem pracującym również na częstotliwości 90 Hz i z Corning Gorilla Glass, ale tutaj w wersji trzeciej. Tak. Pamięć jest jedna, przynajmniej na Europę, 4,64. Bateria 4300 z ładowaniem 30-watowym. Z przodu aparat 16, z tyłu 48, szerokokątny 8 i 2x2 mega do makro i rozmywania. I ciekawostka, ja się zdziwiłem, nie wiem dlaczego, ale jest tylko jedna, jedyna wersja kolorystyczna na Europę przewidziana, czarna. Szkoda. No i o cenie nie powiedziałeś, Adam też przeliczał z euro cenę, dlatego że smartfon jest globalnie dostępny. I ta cena to jest 899. Tak, 900. No, dobra cena, myślę, za takie zestawienie, chociaż no to jest średniaczek, tak? I to taki nie za drogi, nie? Dla mnie spoko. Mam jeszcze jednego Realme, ale tak naprawdę nie będziemy chyba mówili o jego specyfikacji, bo to nie jest nic nowego. Tak naprawdę to jest powtórka z Realme X50M bodajże, jeżeli dobrze pamiętam. Ten się nazywa X50T i ma w zasadzie niemalże identyczną specyfikację. Jeżeli jest jakakolwiek różnica, to prawdopodobnie tier pamięci się różni o jedno oleko i tak naprawdę nic więcej. No ale to jest chyba na wybrane rynki tylko, także... Tak. Także tam. Dobra, lećmy dalej, bo jest już trochę. To chyba tyle, jeżeli chodzi o Realme, chyba że coś pominąłem. Nie, zostaw mi Realme. Się wysypało trochę jeszcze Redmi, ale w Chinach. Tak, Redmi się wysypało. Adam co prawda pisał o trzech smartfonach, które mają w nazwie 10X. Ja sobie tutaj wypisałem dwa, dlatego że mam takie przekonanie, że o 10X pracującym w 4G już chyba mówiliśmy. Tak, bo to jest Redmi Note 9 po prostu przemianowany i tu się nie ma nad czym rozwodzić. Także właściwie nie ma co może powiedzieć troszeczkę o wersjach 5G, które się pojawiły. No. Obie mają AMOLED-a. Ta pierwsza troszeczkę słabsza. Stosunkowo niewieloma szczegółami się różnią, bo to jest ten sam procesor Mediateka Dimensity 820. Mhm. Przerwało cię. Będzie czysty ekran. Wiesz co, musisz powtórzyć, bo przerwało coś z ciebie. Dobra. Obie wersje właściwie mają niemalże identyczną specyfikację, różnią się tylko wersjami pamięci i troszeczkę aparatami. Mhm, zgadza się. I ładowaniem.
Oba smartfony, tak, ładowaniem. Oba smartfony mają AMOLED-a 6,57 cala, oba mają notcha na przednim wyświetlaczu, oba mają procesor Mediateka Dimensity 820, oba mają baterijkę 4520 mAh, z tym, że w wersji podstawowej ona jest ładowana prądem 22,5 W, natomiast w wersji Pro jest ładowane 33 W. I jeżeli chodzi o aparaty fotograficzne, bo to jest też ta różnica, o której warto wspomnieć, wersja podstawowa ma 48 z tyłu plus 8 szerokokątną plus 2 z przodu 16. Wersja Pro ma 48 plus 8 szerokokątną plus 8 tele plus 5. Natomiast z przodu jest 20 megapikseli. Także troszeczkę tych różnic jest. I jeszcze jedna rzecz, mianowicie wersja Pro jest pozbawiona dwóch wersji pamięci, które w tej podstawowej występują. Najsłabszy. Podstawowa ma 64, 128, 205 albo 256 flesza, 6 albo 8 RAM-u. Natomiast wersja Pro jest pozbawiona tej 64-gigowej pamięci flash. Dokładnie. I 6-gigowej pamięci flash, czyli jest tylko 128, 256 i 8 RAM. Tak, no tych cen już od cholery to może nie będziemy wymieniać tych cen, jak jesteście zainteresowani, to sobie sprawdźcie. Ja myślę, że o cenach to będzie można mówić, jak te telefony dotrą do nas, do Europy, no bo tu ceny w Chinach tam powiedzmy między 900 a 1300 plus VAT. To znaczy powiem szczerze tak, przynajmniej żebyście wiedzieli, jaki jest rząd wielkości, bo ja też je policzyłem. A, no to mów, dobra, jak już policzyłeś, to mów. Od najsłabszej wersji, najsłabsza wersja kosztowałaby z VAT-em 1200 zł u nas. Później jest 1350, 1580 i 1800. Są cztery wersje pamięci tego najsłabszego. Najtańsza kosztowałaby 1200, najdroższa 1800. Czyli niezły przedział jest, z czego wybiera. W przypadku z kolei wersji Pro są dwie wersje pamięci i co za tym idzie dwie ceny. 1720 i 1950, w zależności od tego, czy potrzebujecie 128 czy 256 flasza. No to w zasadzie tyle. Zgadza się. No to też nie najgorsze ceny. Masz jeszcze coś od Redmi? Nie. To ja tak szybko tylko wtrącę, że Vivo Y70S, o którym już gadaliśmy do upęku i do znudzenia, już jest zaprezentowany oficjalnie, potwierdziło się, że ma procesor od Samsunga, no i podali ceny w Chinach, jak chcecie, to sobie zerknijcie, nie ma co powiedzieć, bo myśmy już o tym telefonie tyle nagadali się, że szkoda gadać. 1500 albo 1650, zależy od tego, czy chcecie 6 czy 8 giga RAM, on ma 128 flesza. No i tak jak Adaś powiedział, to tak jak mówił już wcześniej, nie wiem, tydzień czy dwa tygodnie temu, że tam jest minus 880. Tak, myśmy go chyba w dwóch ostatnich wałkowali, więc w zasadzie potwierdziło się wszystko, co żeśmy mówili i tyle. Co tam, Jacku, jeszcze ciekawego znalazłeś? Ciekawego to ja nie wiem, czy coś znalazłem. Znalazłem Huawei Enjoy Z5G, którego nie będzie oczywiście ani w Europie. Znaczy on może się pojawić... Może być, ale nie pod tą nazwą. Chińczycy mają taką swoją serię Enjoy właśnie. Huawei ma taką serię Enjoy. To jest rzecz, nie wiem, czy ciekawa, 6,5 z notchem, Dimensity 800, Mediatek wypluł procesory 5G, w związku z tym jest tutaj 5G, tak, jest procesor 5G, Mediateka. Dwie wersje pamięci flash 64 albo 128, 6 albo 8 RAM-u, 4000 standardowo mAh bateria, ładowana 22 W. 48 plus 8 plus 2 z tyłu, 16 z przodu, to też w tej chwili jest standard po prostu, jeżeli chodzi o aparaty. I różne w zależności od wersji pamięci oczywiście różne ceny. Najsłabsza 1280 z VAT-em by u nas kosztowała, najmocniejsza 8128 giga, 1600. Także to jest też jakby rzecz taka średnio ciekawa, przede wszystkim dlatego, że nie ma go pod tą nazwą w Polsce, jeżeli się pojawi, albo w Europie, a jeżeli się pojawi, będzie się na pewno nazwał inaczej.
Ale to wam o tym powiemy, bo to będzie widać. No tak, to, dokładnie. Wszystko jakby coś w specyfikacji, jak chcecie sobie popatrzeć, to wszystko jest podlinkowane. No jeszcze wyskoczyła motka, nie? Tak, ta Motorola, o której Adam w zeszłym tygodniu mówił, że jest to świetny wybór, jeżeli chcecie stosunkowo taniego smartfona z rysikiem. Ona wtedy wyszła w Stanach i nazywała się Moto G Stylus. W tej chwili jest dostępna w Europie i nazywa się Moto G Pro. Tak, tak. Moto G Pro i w zasadzie pod względem specyfikacyjnym praktycznie się nic nie zmieniło. Próbuję się dopatrzeć, czy pisałem o cenie, bo powiem szczerze, że nie pamiętam. Nie sięgnąłem, powiem szczerze, do tej ceny Stylusa ze Stanów, nie sprawdziłem, ale na Europę to oni chyba ceny nie podali. Nie podali ceny na Europę, ale wiesz co, to rozmawiajmy, może pogadaj chwilę o specyfikacji, a w międzyczasie poszukam tą cenę Stylusa ze Stanów, wiesz? Będzie chyba... Znaczy, mogę powiedzieć, jako że już mówiliśmy o niej, w związku z tym nie wypisywałem sobie wszystkich szczegółów, ale to nie jest jakiś niesamowity smartfon. Standardowe 6,4 cala Full HD z plusikiem oczywiście, Snapdragon 665, pamięć 128, flesza 4 GB RAM-u, 4000 standardowe bateryjka, mAh, 48 plus 16 plus 2 z tyłu, 16 szerokokątna i 16 również z przodu, 16 megapikseli. No tak, w zasadzie tym. Patrząc na cenę ze Stanów, to ten telefon powinien kosztować w okolicach, no, moim zdaniem 1000 zł, myślę, że 1200 to jest max, co może Motorola za niego zaśpiewać w Europie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Miejmy nadzieję, że tak będzie. No to właściwie tyle. Oni nie prezentowali jakichś niesamowitych rzeczy, które z tym Stylusem można zrobić, ani oprogramowania tam chyba jakiegoś wyjątkowego nie ma. Jest to, co tam Rysik dodaje, czyli możliwość szkicowania na zablokowanym ekranie, zapisania tego jako notatki, tak. Możliwość zrobienia screenshotu i tam domalowania czegoś na tle tego zdjęcia. Także no, generalnie to, co powiedzmy umożliwia Rysik, to w tym telefonie jest. No, tylko że to jest po prostu, no, powiedzmy to prostańsza alternatywa dla Samsunga z Rysikiem. No, jak kogoś nie stać na Samsunga, potrzebuje Rysika naprawdę, to powiedzmy Motorola też mu oferuje takie coś, tylko że z inną specyfiką. To znaczy ja powiem tak, jeżeli rzeczywiście jesteście oszczędni i potrzebujecie smartfona z rysikiem, to może byście. Natomiast jeżeli albo nie jesteście oszczędni, albo śpicie na pieniądzach, to Samsung Note jest jednak znacznie lepszym wyjściem, dlatego że tam nie ma co porównywać. Rysik jest znacznie bardziej funkcjonalny. Ja już nie mówię o samym urządzeniu, tylko raczej mówię o oprogramowaniu. Samsung rzeczywiście od lat produkuje Note'y i zadbał o to, żeby oprogramowanie pod rysik było po prostu zrobione wzorcowo. Nie, to wiesz, no to w zasadzie nie ma co porównywać, ale no cena też się no nie bierze z kosmosu, tak? Po prostu, no powiedzmy to wprost, nie każdy może wywalić 3-4 tysiące na telefon, tak? Tyle. Tak, dlatego mówię, że jeżeli ktoś ma alternatywę słabszą, ale ma, no. A skoro już męczymy Motorola, to ja tylko kronikarsko, bo w zasadzie Motorola Edge zadebiutowała. Pojawi się pod koniec czerwca, kosztuje 3000 bez złotówki. Na początek będzie w plusie i w orange, no i oczywiście w wolnej sprzedaży. W dwóch wersjach kolorystycznych, o tym telefonie oczywiście już opowiadaliśmy, więc nie będę zanudzać. Możliwe, że niebawem będziemy go mieli w testach, to się wam więcej powiem. A dzisiaj z kolei wyskoczyły trzy Nokie. Co prawda też nas średnio one interesują, bo wszystkie trzy modele są dla amerykańskiego Cricket, ale też na zasadzie ciekawostki. Głównie ze względu na to, że Nokia dołożyła do normalnych nazw cyfrowych, tych sklepowych nazw literowo-cyfrowych, nie prawdziwych, bo prawdziwe są zupełnie inne. No, nie. Natomiast Nokia C2, która normalnie się nazywa C2, tutaj dołożyli do tego nazwę Tava. Jest również C2 Tenen i C2 Endy, czyli są jakby dodatkowe C5. Nazwy. Przepraszam? C5 jest Endy. Aha, to ja przepraszam, jeżeli się pomyliłem. C5 jest Endy, tak. W każdym razie te dwa pierwsze, czyli C2 Tava i C2 Tenen, to są właściwie identyczne konstrukcje. Prawda? No bo poczekaj, nie do końca identyczne, bo się różnią kolorem. I to jest jedyna różnica. Chodzi mi o to, że tak naprawdę różnic technologicznych to jest. Technicznej w zasadzie nie ma. To samo.
No to są modele taniutkie 5,45 cala z wyświetlaczykiem HD, nie plus, HD. Zobaczcie bez żadnych noczy. Z Helio A22, 16 albo 32 flesza, 2 giga RAMu, 3000 mAh bateryjka, 10 watami ładowana, aparaciki z tyłu 8 plus 2, z przodu 5 megapikseli. Różnią się ceną ze względu na rodzaj dystrybucji. Pierwsza, czyli Tava, kosztuje 110 baksów, a ta druga, czyli Tenen, kosztuje 70 baksów. Mm-hmm. Zgadza się, bo tak naprawdę oba są w sieci Cricket, ale ten jeden chyba w jakiejś ich prepaidowej serii będzie, czy coś. Powiem szczerze, nie orientuję się w tym. Wiem, że sieć sklepów National będzie oferować ten tańszy model, a ten drugi będzie ogólnie w sieci Cricket. No tak wynika z komunikatu. Szczerze mówiąc, nie wnikałem, bo nas te telefony średnio. Ja bym chciał tylko dwie rzeczy powiedzieć. Nie do końca jestem pewien, Jacek, czy to jest tylko HD, czy to nie jest HD z plusem jednak, bo jest 1440 na dłuższym boku pikseli, a nie 1280. Wiesz co, to 1400, tak, w zasadzie tak. To tak, jest HD plus, tak, nie, 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 nie mieszajmy ludziom, bo nas... Zaraz ktoś powie, że gadamy od rzeczy. I, no i druga rzecz, dla której warto spojrzeć na ten Nokia, to są lotniska. Jeżeli jesteście miłośnikami szerokich ramek i tęsknicie za ramką wielkości, kurczę, połowy przedniego panelu, to sobie obejrzyjcie te telefony. Ja jak spojrzałem, to usiadłem, mówię, Jezus Maria, takie rzeczy od rana mi pokazywać. Jacek do mnie od razu napisał, słuchaj, są nowe Nokia. No ja otwieram od razu komputer, patrzę, o matko bosko kochano, co to jest w ogóle? No, sorry, dla mnie to jest jakiś dramat, no i tyle, jeżeli chodzi o design przynajmniej. Ten C5 Andy wygląda trochę lepiej, bo tutaj chociaż ma szeroką ramkę u dołu, to na tą dolną ramkę dali logo, a na górze już ma kropelkowy notch, czyli wygląda w miarę normalnie, przynajmniej od góry. No i ma z tym taką fajną, okrągłą oprawkę na aparat i dostał jeszcze czytnik papilarny, którego nie ma w tych dwóch C2-kach, tak? No ale to też nadal to jest telefon taki mocno budżetowy, Helio P22, 3 plus 64 pamięci, ekran większy, bo ma 6,5 cala, ale to nadal jest HD+. No i aparaty, no 13,5 i 2 mega z tyłu, przy czym no ta piątka to jest szerokokątna, a dwójka no to wiadomo do czego, do niczego nie służy. I bateria jest fajna, bo jest 4000 mAh, co w takim kurczę prostym telefonie to wydaje mi się, że chyba będzie miało sens, nie? Tylko, że nie ma szybkiego ładowania, chyba, że ja coś przeoczyłem. To znaczy jest 10-watowe po prostu. No to nie ma. No, bo to ono, nie... ono przez niektórych producentów jest uznawane za szybkie. Tak, masz rację. Jak to jest szybkie ładowanie, to ja jestem kudłaty, no. 10 W to już miały telefony dawno temu. Wiesz co, nadal są smartfony, które się ładuje 5 watami, tak? Wiem, tak. No. Jedna amperowa ładowarka, 5 voltów i nadal takie funkcjonują i istnieją. A nawet do niektórych, które można ładować prądem o troszeczkę wyższej mocy, również są dodawane 5-watowe ładowarki, także to nie jest niestety przeżytek. Tak, jest taka firma, z której warto się pośmiać zawsze i z tych ładowarek przy każdej okazji. Domyślacie się pewnie, a jak nie, to sobie poszukajcie. Wiecie co, mam jeszcze taką trochę też kronikę towarzyską, chciałem odwalić, bo jeszcze jeden telefon w Polsce zadebiutował. Taka trochę, powiem szczerze, niespodzianka, bo tak się go nie spodziewałem. No. Od 28 maja, czyli od wczoraj, dobrze liczę, można kupić u nas Poco F2 Pro, którym już też wałkowaliśmy. W Polsce są dwie wersje. Kosztują 2,699 za wersję 8 plus 256, a jak dla kogoś jest za drogo, to za 2,499 ma 6 plus 128. I w zasadzie tyle. Jak ktoś jeszcze nie wie, co oferuje Poco F2, to ma pod filmem link do specyfikacji. Co tam jeszcze masz? No, to jest o tyle charakterystyczny smartfonik, on ma, to jest taki z tym okrągłym panelem z tyłu, z aparatami fotograficznymi. Tak, tylko że to już nie jest ten Poco, co to był pierwszy ten Poco, co kurczę kosztował jakieś śmieszne pieniądze, a miał topowy procek w środku. Nie, może nie wyglądał, może nie robił ekstra zdjęć, ale kurczę cena w stosunku do tego, co on oferował, była naprawdę fajna. Świetny smartfon dla nastolatków to był, a ten już tak cenowo...
to już jest taki trochę mniej świetny i chyba... To jest bardzo dobra specyfikacja, tylko cena jest rzeczywiście też dostosowana do tego. Dlatego mówię, że to już nie jest taki pokój, jak był dawniej. Teraz mamy, dostajemy więcej, no ale niestety za więcej. No takie czasy widocznie, ale no szkoda, bo brakuje takiego mocnego smartfonu, żeby dzieciak po prostu, który gra, to miał coś mocnego do gier, obudowę z plastiku, której może nie potłucze pierwszego dnia już od razu i w zasadzie tyle. Jakiś tam wystarczający aparat i dobra cena też, żeby rodzicowi nie było szkody, jak dzieciak jednak ten telefon rozwali. A dzieci rozwalają telefony. No tak jest po prostu na tym świecie. Za 2600 już tak dziecku do rozwalenia telefon takiemu 10-12-letniemu. Jak kogoś stać, nie no, to gratuluję. Bardzo fajnie, kupcie nawet iPhone'a dzieciakowi, jeżeli możecie, ale no, żyjemy w Polsce i warunki są jakie są. Chyba się do końca pomału zbliżamy, chyba że jeszcze coś masz fajnego. To znaczy nie fajnego, ale niszowego, dlatego że wspominałem o tym, że w Oppo zapowiada tematyczną wersję Ace'a 2, Ace 2 Eva albo Iwa, jak wolicie, która jest związana z japońskim anime Neon Genesis Evangelion. Została wydana w 25. rocznicę pierwszej emisji telewizyjnej tego anime. Japońskie kreskówki, tak? Albo chińskie kreskówki, w zależności od tego, kto mówi. To akurat jest japońska kreskówka. I przez Japończyków również robiona. Fajny, że kogoś, kogo bawią tego typu rzeczy, fajny jest zestaw, dlatego że wszystko jest zrobione tematycznie ładnie. Są słuchawki z nazwą instytucji, która tam występuje i gra główną rolę. Sam smartfon ma bardzo sympatyczną obudowę wzorowaną na malowaniu, jako że to jest anime o mechach w uproszczeniu, czyli o takich dużych robotach wielkich, gigantycznych. W związku z tym jakby barwy obudowy są takie jak głównego jakby mecha, który tam występuje w Ewy 01. Ale do tego jeszcze są dodatki, bo również stylizowana jest ładowarka, natomiast producent zapowiada po pierwsze ładowarkę bezprzewodową jeszcze do tego, ale osobno już sprzedawaną. Zapowiada do tego jeszcze zegarek, również utrzymany w podobnej kolorystyce i opaskę, znaczy wristbanda, tak, czyli inteligentną opaskę. A oprócz tego jeszcze mają wyjść słuchawki, tyle już nie kolorystycznie związane z tą wersją mecha, tylko z zupełnie innym mechem, Ewą 00, co są biało-niebieskie, te są fioletowo-czerwone chyba, jeżeli dobrze pamiętam, a te słuchaweczki dodatkowe właśnie są biało-niebieskie. Dla kogoś, kto się interesuje, tak, bo dla nikogo innego, masa ludzi kupiła, widziałem na forach, że się cieszą, pokazują, cała masa. A wyjątkowy zestaw z Ace'em 2. To, tylko to, nie wiem, to raczej do nas nie dotrze, do oficjalnej sprzedaży, także... To znaczy do nas na pewno nie dotrze, jedyny sposób to jest zakup rzeczywiście w Chinach i sprowadzenie tego, co wymaga pewnej ekwilibrystyki, ale być może u nas są pasjonaci, którzy chcieliby taki zestaw mieć i być może... Sądzę, żeby nas akurat oglądali w tej chwili, niemniej jest to ciekawostka. Jak ktoś się interesuje, to jest to, jak już męczymy Oppo, to powiem wam, że w zeszły weekend wyskoczyły pierwsze informacje o Oppo Reno 4 i 4 Pro. I tak naprawdę myślę, że o nich pogadamy dopiero jak będzie premiera, ale wydaje mi się, że premiera będzie niedługo, bo słuchajcie, są już zdjęcia ze sklepów, gdzie są już te standy przygotowane z napisem Reno 4, bla, 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 plakaty sobie wiszą. Możecie to wszystko zobaczyć w podlinkowanym artykule. Co więcej, pojawiły się w chińskim urzędzie Tena, więc w zasadzie specyfikacje mamy prawie, że już legitne, prawie, że już oficjalne, bo bo urząd to urząd jednak. Oba telefony będą korzystały prawdopodobnie tak na 99% z procesorów Snapdragon 765G. No oczywiście tam pamięci będzie sporo, mnogo różnych wersji, 128, 256, 812. Wyświetlacze. Też tutaj mam trochę takie nie do końca chyba pewne informacje na temat wyświetlaczy, ale jeszcze się upewniam. 6,5 w 4 Pro. A w 4, 6,4, czyli odrobinkę mniejsze, ale AMOLEDy. To dokładnie jest 6,43 tak. I 6,55 AMOLEDy. No tak, w zaokrągleniu.
Trochę tutaj Chińczycy podają z tymi akumulatorami dziwnie, ale podejrzewam, że to są baterie albo dzielone na pół, albo takie, jakie były w Oppo Reno Ace 2, gdzie nas mocno poprawiliście, że ten akumulator nie ma 2000, a ma 4. No ale nie. Nadal nas wszyscy poprawiają. Podobnie tutaj, przynajmniej miałem ze 3 komentarze. Słuchajcie, komentarze służą u nas do komentowania telefonu dla użytkowników tego telefonu, czyli jeżeli mam, mogę się podzielić z innymi tym, co ja sądzę na temat tego telefonu. Pytania umieszczamy w pytaniach. Jest tam zakładka pytania, można zapytać. Człowiek zapytał, odpowiedziałem. Tena podaje 2000 mAh. I to jest bateria, o której sam producent mówi. Tak, to ma pojemność 2000 mAh. Ale się zachowuje, jakby miało... Natomiast w watogodzinach powinno wystarczyć na tyle, na ile wystarcza bateria 4000 mAh. Ale tam nie ma 4000. Są dwa. Pytają, ile faktycznie ma. Więc słuchajcie, no apel, jak coś z takimi pytaniami jeszcze, to bezpośrednio do Oppo, bo Jacka już nerwy biorą, jak musi kolejny raz na to samo odpowiadać. W każdym razie my sobie tego nie zmyślamy. Zawsze pod newsem nawet macie link do źródła. Kliknijcie sobie i zobaczcie, co Chińczycy podali. To akurat łatwo zauważyć, nawet jak nie znacie chińskiego. Także to są oficjalne informacje producenta. To nie jest żaden nasz wymysł, że my podajemy za małą baterię. Nie. To jest oficjalna informacja producenta. No ale słuchajcie, dobra, bo się wałkujemy to, pogadamy, jak będzie premiera. Tak jak mówię, pewnie w czerwcu już je zobaczymy, może w lipcu, no nie wiem, niedługo chyba, no przynajmniej w Chinach. U nas pewnie później. Coś zostało nam jeszcze, czy kurczę, idziemy odpoczywać? Ja już nic nie mam. Było kilka rzeczy wartych uwagi w zeszłym tygodniu, ale to zapraszam was do przejrzenia newsów, bo powiem szczerze, że ja nic genialnego nie znalazłem. Nie, bo tak poza tym, co powiedzieliśmy, to faktycznie nic genialnego nie było. Oczywiście jak zwykle plotki, ploteczki, ale naprawdę zapraszam. Kliknijcie sobie aktualności, poczytajcie. Tam codziennie są różne rzeczy i premiery, i takie mniej ważne rzeczy się pojawiają. Dla fanów OnePlusa prezes zapowiada, że będą tańsze smartfony. Tak, no. Zobaczymy, no. Zobaczymy, pozdrawiamy prezesa. Tak samo Xiaomi zapowiada, że przestanie robić smartfony, ale tylko te z LTE i będą robić już tylko wyłącznie 5G, ale to też dopiero od końca tego roku i pewnie też tylko w Chinach, a do nas, czy tam do Indii będą dalej pchać jakieś tanioszki z LTE, no bo wiadomo. No zobaczymy, no. Takie różne ciekawostki są tam, sobie poczytajcie i tyle. Przez weekend też sobie poczytajcie, jakby się nudzili. A teraz przyszedł czas, żeby wam życzyć udanego weekendu. No, w sumie. Bawcie się dobrze, wypoczywajcie. Ci, którzy pracują, mają pecha. Tak no właśnie. Natomiast korzystajcie z pięknej, wiosennej pogody. Mam nadzieję, że będziemy mieli... No nie, u nas ma padać akurat, także smuteczek. Ja mam tutaj słońce, co prawda. A ja też mam wieje, teraz ale nie jest błękitne. Teraz też mam słońce piękne, kurczę, drzewka się zielenią, tutaj mi kiwają się, ptaszki ćwierkają, że musiałem aż okno zamknąć. No wiosna, panie, wiosna. Jak tylko możecie, to idźcie i gdzieś tyłek posadźcie w trawie, bo to najwyższy czas. A, no i podobno bez masek można chodzić, także wiecie już, teraz to już całkiem... Ale to chyba od poniedziałku dopiero. A wiesz co, sprawdźcie sobie, no może. W każdym razie odstępy nadal zachowujemy. No tak, my jak zwykle w odstępie... Trochę nas internet rozcina, ale no, jest jak jest. Dobra. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, dzięki, że ciągle jesteście z nami. No i do zobaczenia, do miłego, servus. Cześć. Cześć.